Dlaczego cały Kraków płacze? Jakie smutne informacje nadeszły z Teatru Słowackiego? Jako komentarz powiem, że Kraków pogrążył się w żałobie. Nie żyje znany polski aktor, który zagrał w takich filmach jak Świat według kiepskich, Wodzirej, Amator, Cud w Krakowie czy Planeta Singli. Felix Scheinert miał 79 lat. Był aktorem teatralnym i filmowym. Od lat związany był z krakowską sceną. W 1965 roku ukończył szkołę filmową w Łodzi, a rok wcześniej wystąpił w filmie Zbigniewa Kuźmińskiego. Stworzył wiele niezapomnianych ról zarówno w teatrze, jak i na ekranie. Widzowie pamiętają go głównie z takich filmów jak Ach śpi kochanie, Trapes, Austeria, Kryminalni 07 zgłoś się, Pierścień i róża, Amator czy wodzirej, gdzie partnerował m.in. innymi Jerzemu Szturowi oraz Świat według Kiepskich. Jeszcze w ubiegłym roku mogliśmy go zobaczyć w serialu Bring Back Ellis, a wcześniej w filmie Johnny. Krakowski Teatr imienia Juliusza Słowackiego żegna aktora. Zmarł Felix Scheinert. Wspaniały, niezapomniany aktor Teatru Słowackiego napisano w sieci na profilu Teatru Słowackiego. Jego siła, witalność, kreatywność i dowcip sprawiały, że myśleliśmy, że będzie z nami zawsze, że jest nieśmiertelny. Dzisiaj okazało się, że nie jest. Dzisiaj, jak Felek Guślarz sam mówił w dziadach ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Felku, choć zmagałeś się z ciężką chorobą, z całą mocą wierzyliśmy, że wrócisz na scenę. Że stworzysz kolejne wielkie role, że staniesz z nami podczas braw, że rozśmieszysz nas kolejnym dowcipem w garderobie. Że dalej będziesz z nami. I jesteś z nami i będziesz zawsze. Ale już inaczej. Składamy najszczersze kondolencje najbliższym Feliksa. Sami pogrążeni w bólu, smutku i złości. Bo to za wcześnie. Bo to nie tak miało być. Reszta jest milczeniem, takim wzruszającym postem zespół teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie pożegnał przyjaciela. Felix Scheinert od jakiegoś czasu zmagał się z chorobą. W 2022 roku przeszedł udar mózgu. Aktor miał 79 lat. Rodzinie, przyjaciołom i najbliższym składamy głębokie wyrazy współczucia. Dziękuję, że jesteś. Koniecznie subskrybuj kanał. Trzymaj się i do usłyszenia w kolejnym materiale.